Koniec czerwca będzie w tym roku upalny, ale też burzowy. Celestyna Grzybyta, dobry wieczór, zapraszam na prognozę pogody. Burze zaczęły się pojawiać wraz z frontem, który wszedł od zachodu nad Polskę i co więcej pozostanie z nami także w ciągu najbliższej doby, chociaż będzie już mniej aktywny. W całym kraju środa będzie bardzo gorąca, z wyjątkiem północnego zachodu, gdzie utrzyma się chłodniejsze i wilgotne powietrze polarno-morskie. No i w nocy też na północnym zachodzie będzie najchłodniej, 14-15 stopni, a najcieplej na wschodzie 19, a miejscami nawet 20 stopni. Przy czym na wschodzie i w centrum spodziewamy się jeszcze burz. Nad ranem kierowcy muszą uważać też na mgły, które pojawią się na zachodzie i na północy. Jutro przed południem będzie przeważnie słonecznie. Większego zachmurzenia spodziewamy się tylko w pasie od Dolnego Śląska przez centrum po Mazury. Natomiast na przelotny deszcz mogą liczyć mieszkańcy województwa dolnośląskiego i południowej części Wielkopolski. O godzinie 10 najchłodniej będzie w Poznaniu, a najcieplej w Lublinie i w Rzeszowie. Po południu front da o sobie znać na Dolnym Śląsku, na południu ziemi lubuskiej, w Wielkopolsce, na zachodzie województwa łódzkiego, a także na Mazurach i na Suwalszczyźnie. No i w tych regionach będzie się chmurzyć, pojawiać się będą przelotne opady deszczu, a także lokalne burze z intensywniejszym opadem, z porywami wiatru mniej więcej do 80 km na godzinę, a nawet z gradem. Na pozostałym obszarze będzie sporo słońca, a temperatura poszybuje do nawet 34 stopni. Wiatr w dzień na ogół słaby i umiarkowany, a ciśnienie po nocnym wzroście znów nieco spadnie do 1002 hektopaskali w Warszawie. Ostatni dzień czerwca przyniesie nam kulminację upału. Na termometrach w Małopolsce w czwartek może być nawet 37 stopni. Będzie słonecznie, a przelotne opady i burze z gradem wystąpią miejscami od Pomorza Zachodniego po Mazury, a także na Śląsku i południu ziemi łódzkiej. W piątek na zachodzie pojawi się front z chmurami oraz z burzami, za którym zacznie docierać do nas chłodniejsze powietrze z nad Atlantyku. Na pozostałym obszarze utrzyma się upał do 35, a lokalnie nawet 37 stopni. Opady i burze będą zdarzać się też na południu i w centrum, zwłaszcza w godzinach popołudniowych, i mogą być bardzo groźne, z ulewnym deszczem powodującym podtopienia, gradem i porywistym wiatrem do nawet 90 km na godzinę. Pierwsze dni lipca zapowiadają się nieco chłodniej, z temperaturą poniżej 30 stopni. Będzie sporo słońca, chociaż miejscami można też liczyć na trochę deszczu. Miłego wieczoru, do widzenia.